No co pani powie? Takim największym błędem jest szorowanie tarką albo pumeksem. O skórę stóp i pięt zadbać. Obcinamy paznokcie źle. Wyrzucamy podkolanóweczki elastyczne. Błagam was, jakie my błędy robimy przy butach. Do siebie ciągnę tak, że aż poczuję, jak ciągnie łydka. Czyli ciągnę, ciągnę. Co z tym moczeniem? Moczyć, nie moczyć? Zdrowe stopy to zdrowe życie. Zdrowe stopy, zdrowy duch. Zdrowy duch. A u nas już przypodróżowała prosto z Gdańska Magdalena Pacholczyk. Tak, witam wszystkich serdecznie. Magda jest po pierwsze ratownikiem medycznym, po drugie ekspertem podologii, to takim powiedziałabym, jak to pisał Gogol, absolutnie skończonym ekspertem podologii, czyli z wysokimi kompetencjami. I oprócz tego jeszcze jest pedikurzystką upiększającą i kosmetyczną. Magda przyjechała nam powiedzieć, jak przygotować stopy do zamknięcia w kryte buty. I w domu, i w gabinecie, ale z naciskiem na dom. Zaczynamy zatem. Jakie my najczęstsze błędy popełniamy wobec naszych stóp, szczególnie osoby starsze? To szczególnie takim największym błędem jest szorowanie tarką albo pumeksem. Osoby starsze szorują pięty pumeksem. Nie powinniśmy tego robić. W ogóle nie powinniśmy szorować. A jak nam się łuszczą i popękały, to mamy tak z tym popękaniem chodzić? No, sama tarka nie spowoduje tego, że to popękanie zniknie. Ta tarka będzie powodowała, że to będzie się dalej pogłębiało. Niestety. Jeżeli mamy mocno popękane pięty, no to wtedy, no niestety, już musimy się udać do tego gabinetu czy do salonu, żeby sobie z tymi piętami poradzić. Ale w domku możemy używać preparaty, możemy używać kremy zmiękczające. Powinniśmy też poświęcić uwagę stopą, dotykając je. Bo przeważnie ludzie jakby te stopy odpychają gdzieś dalej, nie chcą na nie patrzeć, mówią, że nie lubią stóp, a jednak powinniśmy się nad tymi stopami troszeczkę... Dobra. Trzemy bez opamiętania pumeksami i tarkami. Tak. Jeżeli mamy kłopot ze stopami i one są już w jakimś sensie zmienione, popękane czy się łuszczą, to najpierw je wyprowadzamy u podologa lub u, no powiedziałabym, zaawansowanej pedikurzystki, bo nie wszystkie mamy do podologów dostępy. Jak te stopy wyprowadzimy, to wtedy zaczynamy je dotykać. Tak? Nie, dotykamy je już od samego początku. Aha. Bo powinniśmy dotykać stopy, powinniśmy masować sobie stopy, powinniśmy tymi stopami też ruszać, tak? No kręcić sobie przy telewizji stopami w kółeczko. Dobra, bo to już nam dajesz porady, a ja chcę błędy. Czyli pierwsze jest tarcie bez opamiętania. Pierwszy błąd jest tarcie bez opamiętania. Drugie jest złe obcinanie paznokci. O! Obcinamy paznokcie źle. Nie jest to tak, że jest standardowy proces i cały ten obcinania, bo wszyscy mówią, że obcinamy paznokcie na prosto, aby one nie wrastały. To też nie jest prawda, ponieważ każdy paznokieć jest inny. I każdy paznokieć inaczej. Trzeba po prostu obcinać do wałów paznokciowych. Uporządkować tą płytkę, bo wiadomo, u jednych będą wrastać, u innych obcięte na prosto będą wrastać, u innych obcięte na okrągło będą wrastać. Więc musimy to po prostu wziąć, znaczy my doskonale wiemy, co nam i gdzie wrasta, jaki paznokieć. Więc też każda Czyli osoba indywidualnie... tak, żebyśmy my się czuły komfortowo. Dokładnie, żebyśmy my się czuły komfortowo, żeby nie dopuścić do przerośnięcia tego paznokcia. Bo jeżeli ten paznokieć przerośnie, no wiadomo, że on będzie wrastał. Więc, to prawda. Tak, my musimy tak sobie same wyregulować to, że my wiemy, w którym momencie, do jakiego możemy obciąć paznokcie. A zobacz, jaki mit obalasz, bo mit jest taki pod tytułem wyłącznie na prosto, my się mordujemy i nie chcemy sobie tych rożków wyciąć, bo mówią, że wyłącznie na prosto, a specjalista podologii mówi halo, halo, jeżeli na prosto powoduje dyskomfort, to proszę sobie zaokrąglić, tak? Dokładnie. Tak samo na przykład naszym mężom, bo czasami też obcinamy, czy rodzicom. Dobrze. Czyli mamy tak, trzemy bez opamiętania, mało zajmujemy się stopami, to jest duży błąd z tym dotykaniem, ja tak trochę żartobliwie mówię. Obcinamy paznokcie pędzeni takim schematem, który był utarty, czyli nie ruszamy stopami, tak?
Bo powiedziałaś, że błąd to jest, jak my nie ruszamy tymi stopami siedząc. Tak, to jest błąd, jeżeli my nie ruszamy stopami. Powinniśmy stopami ruszać zawsze i wszędzie, nawet stojąc w kolejce, siedząc, oglądając telewizję. Czyli stajemy na jednej nodze i kręcimy sobie nogą i stajemy na drugiej i kręcimy sobie. Tak, po prostu robić takie bardzo proste ćwiczenia też w domu. Pokażesz nam na końcu. Pokażę, jakie ćwiczenia. Ja zademonstruję. Dobrze. Dobrze. Mamy stopy. Jak my mamy o tą skórę przed pakowaniem tych stóp w buty, o skórę stóp i pięt zadbać? O samą skórę? No to bardzo dobrze byłoby wmasowywać jakiś, no nie musi to być krem z najwyższej półki, bo wystarczy, że to będzie tłusty krem, na przykład Nivea. Można wmasowywać sobie taki kremik Nivea, każdego na niego stać. A te specjalne kremy do stóp, bo one też nie są strasznie drogie. Nie, są też. To tylko można je stosować? Można stosować jak najbardziej, tylko musimy patrzeć na ilość mocznika, bo czasami ten mocznik 30% czy 50%, jak jest w aptekach, to wcale nie jest dobre dla naszych stóp. Tak samo, o, jeszcze jedno mi się przypomniało. A kiedy z mocznikiem, czyli ze złuszczającą substancją? Ze złuszczającą substancją to jak mamy właśnie takie mocne, sztywne pięty albo modzele. Okej, dobra. Czyli uważajcie, bo czasami jest tak, że my się rzucamy na te kremy z wysokim poziomem mocznika, ale jeżeli my nie mamy jakichś szczególnie chropowatych zmian na skórka, to się wcale na nie nie rzucajmy. Dokładnie. Czyli kremy do stóp niekoniecznie z wysoką zawartością mocznika. Ja myślę, że o tym warto by pogadać z pedikurzystką czy z podologiem, czy z wysoką zawartością mocznika, czy nie. Dobra, wykąpałyśmy się, osuszyłyśmy nogi, wcieramy ten krem. Tak, jeszcze tak ważne jest, żebyśmy bardzo dobrze osuszały te stopy. No właśnie, dlatego tak cię podchwytliwie zapytałam. Wyszłyśmy spod prysznica i co najczęściej robimy nie tak z wytarciem się? Znaczy wycieramy pewnie całe ciało, a stopy wycieramy sobie w ręcznik albo w chodnik, tak jakbyśmy były w butach. I tak to jest wszystko z wycieraniem nóg. Tak. A jak prawidłowo wycierać stopy? Najlepiej mieć do tego przeznaczony ręczniczek albo ręcznik kuchenny. Papierowy. Papierowy ręcznik i osuszać stopy papierowym ręcznikiem. Wiesz co, no to nie jest taki kłopot. Czy są specjalne strefy, które powinniśmy pamiętać, żeby osuszyć? Między palcami. Dziękuję bardzo, tak? Ponieważ grzyby, szczególnie, które kochają nasz skórek, bo się nim żywią, lubią tam, gdzie jest ciemno, ciepło i wilgotno. I wilgotno, dokładnie. Trzy miejsca kochają grzyby. Dużo białka, czyli na skórek. Tak. Ciemno, ciepło i wilgotno. I wilgotno, tak. I między palcami właśnie nam te pieczareczki rosną. Czy uważasz, że dobrym pomysłem przed jesienią i zimą jest na przykład talk na stopy? Tak jak najbardziej, bo talk też zabezpiecza. Nawet zamiast talku możemy używać mąkę ziemniaczaną. Tak, no to skrobia, to prawda. Tak, to są przepisy naszych babci i one jak najbardziej działają do tej pory, więc zamiast talku, bo na talk można być uczulonym, no bo właśnie on zawiera perfumy. Czyli zobacz, wylazłyśmy spod prysznica. Już pamiętamy, że dobrze osuszamy stopę. Między palcami również, bo grzyby uwielbiają, gdzie jest ciemno, ciepło, wilgotno i dużo jedzenia, czyli na skórek. Tak. Keratynowy, czyli bogato białkowy. Kolejna rzecz. Chcemy rano wyjść i jak my mamy tą stopę, powiedz mi, oblec. Potalkowałyśmy sobie, żeby w tym krytym bucie tam się nie, ta wilgoć nie macerowała tego naskórka i nie dała pożywki grzybom. Tak. Potalkowałyśmy, nakremowałyśmy, potalkowałyśmy, mamy piękną stópeczkę. Jak mamy te onuce nasze dzisiejsze, nowoczesne? Bo kiedyś żołnierze okręcali nogi bawełnianymi paskami, co wcale nie było takie głupie. Co dzisiaj mamy najczęściej na stopach w krytych butach? I czy to jest dobre, czy niedobre? Oj, co my mamy najczęściej? Elastyczne skarpetki, pończoszki, kolanówki, wszystko elastyczne i sztuczne. To mamy najczęściej. To jak żyć, panie prezydencie? No na pewno. Co na te nogi nawlekać, jeśli nie te podkolanówki elastyczne? No patrzeć, żeby jednak to były skarpetki bawełniane. Jeżeli będą pełne, kryte buty,
to skarpetki bawełniane. Jeżeli ubieramy czułenka i nie jest tak bardzo zimno, to lepiej taką bawełnianą stópkę do czułenek włożyć. No jeżeli musimy ubrać cienkie, piękne rajstopy albo pończoszki, no to ubierzmy. No nie mamy wyjścia, tak musimy. Ale żebyśmy nie za długo w tych pończoszkach jednak były i chodziły. Jednak stopa się poci. Ja w ogóle nienawidzę rajstop, żeby była jasność. Ja nie znoszę rajstop, nie cierpię podkolanówek, nie noszę żadnych rajstop pod spodnie. To już w ogóle dla mnie jest coś, co nie istnieje. Nawet jak mam sukienki zimą, to we wnętrzu jakimś mam nadal gołe nogi. To jest moje fisiu, nie przejmujcie się tym. Ale na jakim punkcie oszalałam, mam bawełniane stopki. Dobrze. Mam 30 par bawełnianych stopek. Uwaga, kupuję sobie jednakowe. Bo wtedy mi nie giną te jedne od pary. Mhm. Bawełniane stopki do wszystkich butów. Lub takie skarpetki do pęciny. Dziewczyny, popatrzmy, jak chodzi dzisiaj młodzież na nasze wnuczki, na nasze córki. One, żadna z młodych osób nie założy podkolanówek rajstopowych. Dokładnie. Jest to po prostu, jak to mówią faceci, fuj. Fuj to jest estetyczne. Po drugie, uciska gumka tak, naczynia. Tak. I strasznie zatrzymuje wilgoć. To prawda, tak. To prawda. Wyrzucamy podkolanówki elastyczne. Błagam was, ja... Magda musiała przyjechać z Gdańska, żeby to wybrzmiało, bo ja nie chciałam wam tylko swoich mądrości mówić. Ja nie mam takiego urządzenia, a lata całe miałam. Miałam podkolanówki. Mhm. Nie mam, nie znoszę. Mam tylko cieniutkie bawełniane stopki. Je można kupić wszędzie. Tak, dokładnie. No i też musimy patrzeć, ile tam jest procent bawełny. Tak. Ten elastin zawsze będzie. Zawsze te 2% będzie, ale 98% bawełny patrzeć. I tak samo męskie stopy, bo nie tylko mówimy o damskich. Męskie tak samo, panowie chodzą w sztucznych skarpetkach. Ale ci mężczyźni to jakoś tak mają lepiej, bo oni mają takie te skarpetki, trochę lajkry, trochę bawełny. Im jest lepiej. My natomiast te rajstopkowe podkolanówki, przysięgnijcie mi, że je wyrzucicie. Błagam was, to się daje zrobić. Ja patrzę z przerażeniem na królujące, elastyczne skarpetecki na naszych nogach. Ale mamy pytanie od naszej Loniusi. Cześć Loniulka. Bardzo konkretne. Co powiesz na temat skarpetek złuszczających? Jest dużo bardzo w drogeriach takiej oferty. Od razu mówię nie, stop, nie. Nie kupujemy skarpetek złuszczających. Przykro mi. Jest to bardzo fajna rzecz. Idziemy na wojnę z markami, które je produkują, ale my mówimy prawdę. Tak, niestety. Te skarpetki powodują to, że one złuszczą nam naskórek, którego nie chcemy, ale niestety złuszczą ten zdrowy naskórek. A, no właśnie. Za inwazyjne są. Tak, są za bardzo inwazyjne. Posiadają bardzo dużo kwasu, który ma za zadanie w szybkim czasie złuszczyć ten naskórek. Niestety one 2 tygodnie czasu... złuszczają. Ja powiem tak, ja nie chciałam wam mówić mojego doświadczenia, które jest fatalne, bo jakby moje doświadczenie jeszcze nie eliminuje słuszności używania, tak? Ale jeżeli ja od podologa słyszę, a ja to przeżyłam, dziewczyny, zapomnijcie o tym. Nie próbujcie sobie w ten sposób pielęgnować stóp. Ja sobie zrobiłam straszną krzywdę. Miałam prawie wyżarte cały naskórek do młodych komórek, to było straszne. Ja uważam, że to jest produkt, który powinien być wycofany z rynku. Dokładnie. Takie samo jest moje zdanie. To mówi podolog, a to mówi osoba, która doświadczyła płatami, jak przy trądzie. Naprawdę, jakbym tak. Była zakażona trądem. Schodziła mi płatami skóra. I do 2 tygodni tak. Chodzi. Prawie 2 tygodnie jeszcze mi te flafory tak. Wisiały. Mhm. Ja też to przeżyłam. Czyli skarpetki złuszczające nie są dla mądrych babci. Niech sobie je stosuje ktoś, kto je lubi. Dokładnie. Proszę bardzo, my nie lubimy. Peelingi do stóp, co pani na to? Znaczy peeling samemu w domu można sobie zrobić, to niczemu nie szkodzi. Są peelingi cukrowe, są peelingi kawowe, są peelingi solne. My nawet sama robimy z fusów od kawy z oliwką. Dokładnie, można te peelingi stosować. Peelingi tak.
Tak, one wręcz nawet poprawiają koloryt skóry, poprawiają ukrwienie skóry, poprawiają to, że tej szorstkości będzie coraz mniej, no i nasze samopoczucie też poprawiają peelingi. Bardzo się cieszę, czyli już wiemy, jakie błędy robimy i jaką część odzieży wywalamy. Pytanie jest, czy skarpetki bambusowe są ok? Pożywa bambusowego, bo jest teraz moda na to. Jest teraz moda na to. No, z mojego doświadczenia przy bambusowych skarpetkach też noga się poci. Czyli jednak bawełna z odrobiną czegoś rozciągliwego. Dokładnie, najlepsza bawełna. Ja muszę wam powiedzieć, że kiedyś się rzuciłam na bambusowe majtki i byłam bardzo zawiedziona, ponieważ się w miejscach intymnych nagle zrobiło mi potliwie, czego nie miałam wcześniej. Też. I na stopach to się robi to samo. Potwierdza. Dobrze. Okej. Okay. Okrycia stóp już wiemy, czyli wyrzucamy te antygwałtki i tak dalej. O, kto tu pisze? Po transmisji idę do szafy i wyrzucam wszystkie skarpeteckie rajstopowe. Tak jest. Bardzo się cieszę. Kasia, przysięgasz. Bardzo się cieszę. Proszę mi tu przysiąść. Dziewczyny, nie chcę was widzieć. Kogo zobaczę, zedrę z nóg. Zedrę z nóg, daje się funkcjonować inaczej. Ale mam bardzo ważny temat. O, przygotowałyśmy stopy, wykąpałyśmy się, osuszyłyśmy, nie ma tam tej pieczarkarni. Osuszyłyśmy, wypilingowałyśmy, osuszyłyśmy, potalkowałyśmy, nie założyłyśmy elastycznych skarpeteczek i teraz mamy tą nogę w tej stopce bawełnianej włożyć w but. Jakie my błędy robimy przy butach? Magda, i tutaj ja się zamykam, bo się na tym w ogóle nie znam. Jakie błędy przy butach, wybierając buty? Tak. No to przede wszystkim raczej nie chodzimy w szpilkach. Raczej nie chodzimy w bucikach z wąskimi noskami. W ogóle nie chodzimy w wąskich butach. No wąskie buty powodują to, że ta stopa się niestety zniekształca. Ale jakie są błędy? Czyli tak, kupujemy buty za wąskie. Za wąskie, za ciasne, za małe, bo nam się podobają, a one się rozchodzą. No właśnie, ja chciałam powiedzieć, dziewczyny, but ma być wygodny już w sklepie. Tak. Kropka. Dokładnie. Mamy założyć nie rozchodzą buty, się, nie rozciągną się. Tak, mamy je założyć, mamy przejść i mają być nam wygodne. Obydwa buty. Obydwa buty, dokładnie. Tak? Ponieważ mamy niestety z natury jedną nogę większą, a drugą mniejszą. Nie rozchodzą się buty. Nie, nawet skórzane. Nic one się rozklapią, ale one się nie rozchodzą. Czyli pierwszy błąd to jest taki, że kupujemy buty w momencie zakupu już niedobre. No może tak być. Może tak być. Czyli buty w sklepie już mają być wygodne, tak, komfortowe. Komfortowe. Mają tak. Nie obcierać, nie uciskać, nie tak, chlapać. Nie chlapać. Czy but za duży jest zdrowy? Nie. Też nie. Też. Czyli but ma być dobry. But musi być na miarę. Czyli musimy sobie zmierzyć tą wkładkę, zmierzyć jaką mamy długość stopy, jaką mamy tęgość stopy, bo to też jest ważne. I szukać butów, jeżeli nosimy połówki, to szukać butów z taką numeracją. Dobrze. Ale jeżeli rzadko są połówki. Rzadko są połówki. To teraz, jeżeli my mamy połówkę, to bardziej kupić połówkę mniej czy połówkę więcej? Więcej. Połówkę więcej. Czyli te, które mamy tak jak ja. Ja mam 40,5. Ja kupuję buty 41. Ale szpilkę 40,5 musi być. Bo 41 będzie klapać. No dobrze, te szpilki mam tutaj do telewizora, tam się uspokój. Dobra. Czy jest jeszcze jakiś błąd, który robimy przy butach, oprócz tego, że są za wąskie i niedobrany rozmiar? Chodzi o to, że nie może być za płaski but, czyli on musi mieć jakby troszeczkę podwyższenia przy pięciu. No co pani powie? Nie może być płaski balerinka? Nie, balerinki to są najgorsze buciki. Balerinki się skończyły w 8 klasie, dziewczyny. Tak. Powyżej 8 klasy szkoły podstawowej nie kupujemy balerinek. Tak, dokładnie. Jakie to podwyższenie jest podwyższeniem zdrowym i najbardziej płaskim, czyli taki, wiesz, taki najbardziej balans. Płaski, no to tak 1,5 centymetra. Jeżeli będzie ta piętka uniesiona 1,5 do 2 centymetrów, to będzie idealnie dla naszego kręgosłupa. Czyli to może być na przykład 1,5 centymetrowa podeszwa równa. Dokładnie. Albo koturenek. Dokładnie. Albo 1,5 centymetrowy obcasik. Dokładnie.
Tak. Wszystkie plaskate, buty sportowe są płaskie, tak? Ale tak. To jest zupełnie inna historia. To jest zupełnie co. Dobra, innego. Jest ciekawe, czyli już wiemy. Baletki są nie dla nas, balerinki, dziewczyny. I japonki. I japonki są nie dla nas? Też nie. Ja mam w domu klapki, klapki po domu, które mają lekkie podwyższenie. Ja nawet w domu nie chodzę. Właśnie powiedz nam, bo wiesz, buty butami, ale jeżeli tak całkiem na płasko dla nas jest niezdrowo, to powiedz mi, jakie kapcie powinniśmy nosić po domu? Najlepiej powinniśmy chodzić po domu boso. Boso! No to jest najbardziej płasko na świecie. Ale najbardziej wygodne dla naszych stóp. Dlatego chodzimy boso i ćwiczymy te stópki. Dotykamy je, patrzymy na nie i robimy ćwiczenia. Próbujemy coś stopami chwycić, złapać. Jakąś piłeczkę, jakiś papierek. Cały czas, żeby ta stopa... Jak ta małpka, tak? Tak, cały czas, żeby ta stópka nam pracowała. Pozbędziemy się przez to bólu stóp. I obrzęków też. I obrzęków, dokładnie. Dziewczyny, pisać mi tutaj. Ja na przykład ostatnio, po przygodzie z kolanem, którą usunęłam plastrami przeciwbólowymi, miałam tą nogę też obrzękniętą. I jest dobry skutek takiej historii. Bo ja się nauczyłam w biernej pozycji, czyli na przykład jak siedzę i przy komputerze i tworzę dla was program, to ja nauczyłam się pod stołem ruszać nogami. Po prostu robię kółka w lewo, kółko w prawo, przywodzę, odwodzę, czyli flexi point baletowy. Tak. Tak? Jakie ćwiczenia właśnie nam proponujesz, żeby ta cała stopa i staw skokowy był uruchomiony w opływie limfy, bo to tak naprawdę o to chodzi. Tak, dokładnie o to chodzi. Jakie proponujesz? Limfa nam czasami zalega przy długim siedzeniu i dziewczyny mają bardzo opuchnięte te kostki. Więc ja proponuję coś takiego, że oglądamy sobie telewizję, siadamy sobie wygodnie na kanapie. Oglądamy Silver TV teraz. Jak mamy zdrowo siedzieć? Wygodnie siadamy sobie na kanapie, żeby to nie było takie, o, bo muszę ćwiczyć, bo muszę to zrobić. Nie. Możemy sobie podłożyć taki jakiś mały podnóżek albo poduszeczkę pod stópki i kręcimy sobie kółeczka. I kręcimy, a to w lewo, a to w prawo, a to właśnie odwodzimy, przywodzimy. Na boki też jest tak, fajnie. Bardzo fajnie to działa, jak nas, mamy takie wrażenie, ojejku, coś będzie z pogodą, jak mnie te nogi bolą, jest, nie? Tak. No to właśnie takie ćwiczonka dziewczyny, sobie powinno robimy. Powinno nam to wejść w krew. Tak. Mi weszło. Ja po prostu siedzę i kręcę sobie najpierw jedną, zobaczcie. Dokładnie. To jest prosta sprawa. Tak. Do siebie do siebie ciągnę tak, że aż poczuję, jak ciągnie łydka. Czyli ciągnę. Dokładnie. Prosto, teraz nie mogę, bo mam te szpilki i kręcę. I potem druga noga. Kręcę. Po prostu ja już to robię bezwiednie. To jest tak, że jak ja siadam, to zaczynam sobie od kręcenia stóp. Tak. Spróbujcie, niech wam to wejdzie w nawyk, bo potem mi piszecie, co na obolałe stopy, co na obrzęki. A no właśnie to! Dokładnie to, po prostu ćwiczymy sobie też te paluszki. Ruszamy paluszkami w przód, w tył. Próbujemy rozdzielić te paluszki. A takie iu. Tak, rozdzielać paluszki u nóg i próbować łapać. No łapmy tą poduszkę, kołdrę. Ręcznik cokolwiek. Można zwijać palcami, tak marszczyć, dokładnie, prawda? Dokładnie, cokolwiek, żeby te palce, żeby... No bo to nam po prostu dosyć, że wspomoże ukrwienie tych stóp, tak? Tak. Będziemy ruszać tymi stopami, no nie musimy wcale ćwiczyć, żeby się zmęczyć. Tak. I oglądamy sobie telewizję, pijemy sobie drinka, nie? Tak. I sobie kręcimy nóżkami. Co jeszcze jest dobre? Kobietki lubią, no praktycznie chyba każdy lubi. Każdy lubi sobie wymoczyć te stopy. No właśnie, co z tym moczeniem? Moczyć, nie moczyć? Moczyć. Sole do stóp są w drogeriach, używać, nie używać? Używać sole do stóp. Specjalne. Oczywiście, specjalne. Super. Nawet zwykłą sól kuchenną. No właśnie, bo przecież nasze babcie moczyły nogi w soli. Dokładnie i moczą do tej pory i to jest bardzo dobre. Ale co jeszcze możemy zrobić? Dodawać olejki przeciwgrzybiczne. Jakie? Olejek oregano, olejek miętowy, olejek z drzewa herbacianego i olejek pieprzowy. I one są przeciwgrzybiczne, przeciwgrzybiczne, tak? Przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne. Kilka kropel do tej wody, gdzie moczymy sobie nóżki, dodać te kropelki. I jesteśmy zabezpieczone przed tym grzybkiem, z którego... Głównie olejek drzewa herbacianego ma działanie przeciwgrzybicze, o ile dobrze pamiętam ze szkoły. Tak. Tak? Tak, dokładnie. Czyli zobaczcie, oczywiście moczymy w wodzie ciepłej czy chłodnej? A taką, jaką chcemy. Jaką lubimy. Ja osobiście, kiedy sobie moczę nogi, a robię sobie takie kuracje, zaczynam od tak ciepłej, jak wytrzymam, bo ona potem stygnie. Tak.
Tak, też tak można. Więc jak sobie zrobimy letnią, to za chwileczkę będziemy mieć zimną, to już nie jest przyjemne. Ale z kolei chłodna woda, szczególnie latem, będzie powodowała to, że te obrzęki nam jakby złagodzi. To jest, nawet z lodem się robi. Dokładnie. Ale ja teraz mówię o tym, jak my, wiesz, latałyśmy po mieście, latałyśmy za wnuczkami w parku, przychodzimy do domu, jest jesień, miałyśmy kryte buty, to wtedy ciepła woda. To wtedy ciepła woda. Któraś z dziewczyn napisała, że bardzo często kładzie się z nogami do góry. To jest świetny sposób. Tak. Ale uważaj, już ją nauczyłyśmy, bo powiedziała, że od teraz zacznę ruszać nogami. Tak, super. Bo jak leżymy z nogami do góry, to uruchommy ten stan skokowy. Dokładnie, niech on sobie tam bezwiednie już nawet, jak się nauczymy, ona będzie ta noga chodziła. Wszystko już wiemy. Słuchajcie, ja się po prostu już czuję tak, że stoję na nogach jak nigdy w życiu, ale nie wypuszczę cię, dopóki nam nie powiesz. Bo ja bardzo lubię taką rzecz, może ją będę musiała wyrzucić, jak wkładki do butów. W czym my możemy sobie wkładkami pomóc? Dobrymi wkładkami, nawet obojętnie jakimi wkładkami, nie muszą być dobre, one nie muszą być drogie. Bo wkładka nas już dorosłych, no niestety nam wady postawy nie skoryguje. Tak, to raczej. Ona tylko dzieciom i młodzieży wtedy, kiedy te kości rosną, to wkładka pomoże. Tak. Nam wkładka pomoże przy bólu. Jeżeli nas bolą stopy, to wtedy pomoże nam wkładka. Ale wiesz, są różne te wkładki. Są wkładki, które mają takie podwyższenie w miejscu łuku stopy. Są wkładki, które wspierają przód stopy. Są wkładki, które są z tyłu podnoszą. Są korki. Kiedy co? Powiem tak. Jeżeli nie zbadałabym stóp, nie wiadomo. To nie wiadomo jakie. Najlepiej udać się tam, gdzie sobie można takie stopy zbadać. Tam komputerowo oni dobiorą odpowiednie wkładki, bo komputer zliczy najlepiej. To już poważniejsza historia. Tak, tak. Bo wkładki, które ja mam, to ja po prostu kupuję sobie takie wkładki, na przykład, które mają wkładkę tworzywo z chlorofilem, które też niweluje nieprzyjemny zapach buta i po prostu wyścięła, ona nie jest żadna profilowana. I taką najlepiej. Nic jej nie wystaje, nic jej nie wklęsa, po prostu kupuję sobie wkładki, które mi fajnie amortyzują. Amortyzują też. I odciążają. Odciążają. Jeżeli ja mam na wszystkich butach wkładki. Tak, odciążające wkładki będą takie, które możemy sobie kupić sami. Możemy sobie też kupić odciążające, są takie jakby na to się mówi plastry, wkłady, które można sobie nawet dociąć do buta. Ja docinam, tak. No właśnie, chodzi o to, żeby po prostu odciążyć te miejsca, które nas bolą. Tam, gdzie mamy jakiś odcisk, tam, gdzie mamy jakiś niagniotek, czy mamy modzela, to żeby nas po prostu te miejsca one nie bolały. One są takie amortyzujące te wkłady, tak, ja je bardzo lubię. One będą po prostu od tego buta odciągały to miejsce, które nas boli. Że będzie po prostu jakby taki... No, amortyzacja. Jest dobre pytanie, czy wkładki na płaskostopie poprzeczne stwierdzone, czy są dobre? Jeżeli są robione w odpowiednim gabinecie. Czyli nie ma co eksperymentować z wkładkami ze sklepu obuwniczego. Nie, to mówię trzy razy nie. A, widzicie, czyli możemy sobie też zrobić krzywdę. Dokładnie. I wkładki płaskie amortyzujące, tak? Tak. Wkładki korygujące, skonsultowane z podologiem. Nawet nie to, że ortopedą. Z podologiem, tylko z ortopedą i w specjalnym sklepie ortopedycznym, gdzie pracują fizjoterapeuci, można takie wkładki sobie zakupić, znaczy zrobić, oni je po prostu zrobią. Jasne, więc dziewczyny, fajnie jest, mnóstwo rzeczy można zrobić w domu, ale naprawdę najpierw zadbajmy u profesjonalisty. Jeśli mamy jakieś patologie ortopedyczne, to ustalmy to z lekarzem ortopedą i fizjoterapeutą. Jeśli mamy problemy, skóra i przydatki skóry, czyli paznokcie, idźmy do podologa. Czyli najpierw musimy doprowadzić do stanu zdrowego. Używalności. Do stanu używalności. Dokładnie. Bo my możemy zadbać o pielęgnację i kontynuację prawidłowej pielęgnacji, ale do stanu zdrowia doprowadźmy w gabinecie u kompetentnej osoby. Dokładnie, bo możemy sobie zrobić krzywdę, tak jak na przykład tymi złuszczającymi skarpetkami. Tak jest. Albo, nie daj Boże, plastrami na odciski. No właśnie, przecież są w aptece. No właśnie, te plastry robią więcej złego niż dobrego. Usuwają też, tak jak mówię, skórę naokoło, nie usuwają odciska.
A czyli... później się dzieją naprawdę cuda, bo jak trafia taka osoba do gabinetu, to wygląda strasznie. To prawda. Jeszcze eksperyment niebezpieczny, który robią panie, tak? Nakładają hybrydę na grzybice paznokci. Szczególnie latem. Tak. Dziewczyny, jeśli nas coś niepokoi, to konsultujemy ze specjalistą. Nie tylko stóp, wszystkiego, bo normalne to czuć się dobrze. Dokładnie. I mieć wygląd organów, narządów i wyrostków skóry zdrowy. Dokładnie. Tak? Zdrowe stopy to zdrowe życie. Zdrowe stopy, zdrowy duch. Zdrowy duch. Dziewczyny z północy Polski, gabinet Podofix w Gdańsku, ta oto przemiła Magda, zajmie się waszymi stopami, a dla tych, które nie mieszkają na północy, praca domowa, znaleźć gabinet podologiczny w swojej okolicy. Uwaga, my nawet mamy w Radzyminie, więc w niewielkich metropoliach już tacy specjaliści się pojawiają. Doprowadzamy do zdrowia, a potem pielęgnujemy. Dokładnie. Dziękujemy ci, skarbie, że przyjechałaś do nas znad morza.